Program Wolne Głosy, Marcin Bąk, witam Państwa. Tak jak w wielu programach zajmujących się bieżącą sytuacją polityczną, też dzisiaj przyjrzymy się temu, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. No, końcówka prezydentury Donalda Trumpa obfituje wciąż jeszcze, bo musimy mówić o czymś, co się dzieje teraz, w takie trochę dramatyczne wydarzenia. Mieliśmy do czynienia ze szturmem na Kapitol. To wydarzenie określane jest jako szturm zwolenników Donalda Trumpa, niezadowolonych z rozwoju sytuacji, z tego, że kolejne organa uznały za bezzasadne protesty składane przez sztab wyborczy Donalda Trumpa. Czyli wszystko wskazuje na to, że kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie jednak zaprzysiężony Joe Biden. No ale trwają cały czas rozruchy, bo tak należałoby nazwać to, co dzieje się przede wszystkim w Waszyngtonie, ale także inne rejony Stanów Zjednoczonych, no, dalekie są od spokoju. Zobaczmy materiał filmowy. W trakcie zamieszek przed Kapitolem śmierć poniosły cztery osoby. Wśród nich była zagorzała zwolenniczka prezydenta Trumpa Ashley Babbitt, która w przeszłości służyła w siłach powietrznych USA. Najnowszą, piątą ofiarą jest funkcjonariusz policji Brian Sicknick, który ochraniał Kapitol. Jak poinformowała telewizja CNN, oficer odniósł poważne rany podczas szturmu tłumu na siedzibę kongresu i w stanie krytycznym trafił do szpitala. Mężczyzna ochraniał Kapitol od 2008 roku. Ponadto w zamieszkach rannych zostało około 50 funkcjonariuszy policji. Zatrzymano 68 osób. FBI wszczęło śledztwo w sprawie zajść na Kapitolu. Funkcjonariusze zwrócili się o pomoc w identyfikacji uczestników zajść. Mają im zostać postawione zarzuty federalne. Aktualnie Kapitol jest ochraniany przez ponad 800 żołnierzy Gwardii Narodowej. Ponadto służby wznoszą ponad dwumetrowe otoczenie wokół budynku w celu uniknięcia powtórki dramatycznych wydarzeń. W związku z niewystarczającymi siłami, jakimi dysponowała ochrona Kapitolu i błędami w koordynacji działań służb, dymisji szefa ochrony Kapitolu zażądała przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Pełniący tę funkcję Steve Sand przyznał, że nie spodziewał się, że pokojowa demonstracja może przerodzić się w regularne zamieszki i szturm siedziby kongresu. Agencje Associated Press i Reuters, powołując się na źródła rządowe, poinformowały, że Sand poda się do dymisji 16 stycznia. To wszystko, te protesty, te zamieszki miały swój ciąg dalszy w przestrzeni internetowej. Donald Trump, który znany był w ostatnich latach z tego, że komunikuje się właściwie z całym światem za pomocą mediów społecznościowych, głównie Twittera, został zablokowany. Jego konta zostały zablokowane. Nie miał on żadnych szans przekazać jakiejkolwiek informacji do demonstrantów. Nawet jego komunikat o apel właściwie o rozejście się spokojne do domów, o brak przemocy też został skasowany. Zobaczmy dzisiaj dzisiejszy apel Donalda Trumpa już po tej blokadzie. Chciałbym odnieść się do ohydnego ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych. Tak jak wszyscy Amerykanie, jestem oburzony przemocą, bezprawiem i wyrządzonym spustoszeniem. Natychmiast skierowałem Gwardię Narodową i służby federalne do zabezpieczenia budynku i usunięcia z niego intruzów. Ameryka jest i zawsze będzie krajem porządku i prawa. Demonstranci, którzy wtargnęli do Kapitolu, zbrukali siedzibę amerykańskiej demokracji. Tym, którzy posługują się przemocą, mówię: nie, nie reprezentujecie naszego kraju. A tym, którzy złamali prawo, zapłacicie za to. Dopiero co przebrnęliśmy przez trudne wybory i emocje wciąż są rozgrzane. Ale teraz trzeba ochłonąć i przywrócić spokój. Musimy zająć się codziennymi sprawami Ameryki. We must get on with the business of America.
Mój sztab wykorzystał wszystkie możliwe środki prawne, by podważyć wynik tych wyborów. A moim jedynym celem było zapewnienie uczciwości głosowania. W ten sposób walczyłem o amerykańską demokrację. Wciąż jestem głęboko przekonany, że musimy zreformować prawo wyborcze tak, aby móc weryfikować tożsamość i uprawnienia do głosowania każdego wyborcy i by przywrócić wiarygodność wyborów. Kongres zatwierdził wyniki wyborów. Zaprzysiężenie nowej administracji odbędzie się 20 stycznia. Koncentruję się teraz na zapewnieniu płynnego i uporządkowanego przekazania władzy. Ten moment wymaga uzdrowienia i pojednania. Rok 2020 był czasem wyzwań dla naszego narodu. Złowroga pandemia wywróciła życie naszych obywateli, uziemiła miliony ludzi w domach, zniszczyła naszą gospodarkę, a wielu pozbawiła życia. Do pokonania tej pandemii i rozbudowania największej gospodarki świata trzeba wspólnej pracy nas wszystkich. Musimy na nowo skupić się na wartościach obywatelskich, patriotyzmie, wierze, dobroczynności, wspólnocie i rodzinie. Musimy ożywić uświęcone więzy miłości i lojalności, które czynią z nas jedną narodową rodzinę. Obywatele naszego kraju, służenie wam jako prezydent było największym zaszczytem mojego życia. Zaś wy, moi cudowni zwolennicy, wiem, że czujecie zawód, ale wiedzcie, że nasza niezwykła podróż dopiero się zaczyna. Dziękuję wam, niech Bóg wam błogosławi, niech Bóg błogosławi Amerykę. To było dzisiejsze wystąpienie wciąż jeszcze prezydenta Trumpa, a jest z nami na łączach telefonicznych Aleksander Wierzejski, Telewizja Republika, Poland Daily. Dobry wieczór, Olku. Dobry wieczór, Marcinie, dobry wieczór Państwu. No, sytuacja, zwłaszcza w ciągu ostatnich 48 godzin, przybrała taki trochę nieoczekiwany chyba, a może i oczekiwany obrót, jeżeli chodzi o to zejście ze sceny politycznej Donalda Trumpa. Są dwa głosy, przynajmniej jest ich znacznie więcej, ale dwa, które udało mi się wydestylować, takie dość mocne głosy. Pierwszy głos mówi: absolutny blamasz Trumpa, schodzi ze sceny w wielkiej niesławie, pogrzebał republikanów, dał niesamowitą amunicję w tej chwili demokratom do robienia wszystkiego, niczym pożar Reichstagu w 30-tych latach za NSDAP. I drugi głos, który mówi: prawdopodobnie wielopiętrowa prowokacja, to wyglądało tak dziwnie, że trudno uwierzyć, żeby Trump się na taki bezsensowny szturm zdecydował. Co o tym sądzisz? No, Trump się oczywiście nie zdecydował na żaden szturm, bo o żadnym szturmie nie było mowy. Mówimy o spotkaniu, do którego doszło w środę. Ono było zapowiadane przez przynajmniej miesiąc, a może nawet dłużej. Liczono na to, że kongres pod przewodnictwem Mike'a Pence, przynajmniej Trump, z tego co wynika z jego tweetów, liczył, że kongres odrzuci w ostatniej chwili głosy z poszczególnych stanów, no i nie wiem, będzie jakiś, to wszystko przypomina bunkier Hitlera oczywiście i nadejście korpusu pancernego Steinera. Pamiętamy tą słynną scenę, żadnego Steinera nie było, żadnego korpusu pancernego i widać było przynajmniej od połowy listopada, że sądy, że republikanom nie udało się przedstawić przekonujących argumentów o manipulacjach wyborczych, o dosypywaniu głosów, no bo nie można powiedzieć, że te głosy są dosypane, a te są prawdziwe, nie? Nawet jeśli tych głosów jest więcej niż mieszkańców danego stanu. Więc republikanie zostali tutaj złapani. Natomiast jeżeli trzymamy się faktów, to zobaczmy, że Donald Trump zmienił partię republikańską z partii, powiedzmy, klubów golfowych w partię parków z przyczepami, tam gdzie mieszkają najbiedniejsi Amerykanie, że ci ludzie, którzy nie mieli pracy, którzy mieli bardzo niskopłatne prace, nagle zaczęli w tym amerykańskim przemyśle, który pod wodzą Trumpa się zaczął odradzać, mieć zatrudnienie i widać było, że jakaś przyszłość dla nich również jest, dla tej klasy białych, biednych, to się nazywa white trash, prawda, albo rednecks,
no, różnymi tutaj słowami. Przy okazji tego wejścia do Kapitolu zostało powtórzone wielokrotnie słowo, które pojawiło się w czasach kampanii sprzed 4 lat, w 2016 roku, kiedy to pani Clinton powiedziała o tych biednych białych per deplorables. Nawet nie ma odpowiedniego polskiego powiedzenia. To tacy ludzie godni pogardy, pożałowania godni ludzie. No i właśnie znowu było, że tam włamali się, weszli ci deplorables. No i jeśli przeanalizujemy fakty, to przyjrzyjmy się naszej polskiej historii i informacjom, jakie od nas, z naszych polskich wydarzeń docierają na zachód. No i proszę bardzo, na przykład coroczne duże zgromadzenie w środku Warszawy 11 listopada Marsz Polskich Patriotów. Przychodzi 100 tysięcy polskich patriotów i czy media o tym mówią, że to jest 100 tysięcy patriotów, że to jest spokojny marsz, że wszyscy świetnie się zachowują? Nie. Media mówią o tym, że jest grupka prowokatorów, że jest grupka ludzi, którzy zachowują się agresywnie i na nich są kamery. I co za zbieg okoliczności? Zwykle te kamery są w miejscu, gdzie ci ludzie najbardziej rozrabiają. Bo przypadków nie ma. Tą kamerę trzeba przenieść, rozstawić, zapalić światło, włączyć dźwięk, nagrać to, co się dzieje. To nie jest tak, że one są wszędzie na tym marszu, tylko marszutko są w tym określonym miejscu. No i podobnie było w przypadku tak zwanego zdobywania Kapitolu, w moim przekonaniu. I wiele osób, które brało udział w tej manifestacji, potwierdza, że nagle rzucili się tam ludzie, nagle zaczęli jacyś ludzie rozbijać szyby, ktoś ich usiłował powstrzymać, ale inni tych powstrzymujących odepchnęli. Odzywały się nawet spośród grona osób, które tam weszły, żeby przypadkiem tam nic nie niszczyć, nie zrywać obrazów, nie podpalać niczego, nie wejść tylko. To było kompletnie bez sensu. To służyło tylko i wyłącznie, no właśnie, tym obrazkom, które poszły w świat i pokazały, jaki to Trump jest straszny, do jakich strasznych rzeczy doprowadził. Skutki są tego oczywiście, po pierwsze, Trump wreszcie przyznał się do porażki i powiedział, że no w takim razie to odda władzę pokojową. Mamy informację z wczoraj. Po drugie, demokraci chcą teraz zorganizować szybki impeachment Trumpa. Szybki impeachment, nie wiem, czy to się uda, bo już mamy 12 dni, ale nie takie rzeczy przechodziły. Chodzi o to, żeby Donald Trump nie mógł więcej kandydować na żaden urząd w Stanach Zjednoczonych, tak, jeżeli zostanie usunięty teraz z urzędu prezydenta. No, czy to się uda, czy nie, zobaczymy. No i trzeci, równie ważny, jest, znaczy kolejny cel tego typu działania, jeżeli założymy, że odbyła się prowokacja i że Donald Trump dał się po prostu złapać o tym za moment, to jest uciszenie wszelkiej krytyki, która dotyczy sposobu, trybu przeprowadzania wyborów, dosypywania głosów, liczenia i wreszcie głosów korespondencyjnych i tak dalej. Doskonale ten sam mechanizm zadziałał również w Georgii. We wtorek okazało się, że dwóch senatorów demokratycznych wygrało w Georgii. No i czy rzeczywiście Georgia stała się demokratyczna? No. I czy to jest wyrok wyborców? Musimy w to wierzyć. Wreszcie, kolejny cel, który został osiągnięty, to jest zniechęcenie normalsów wśród republikanów. Pamiętamy, to 70 milionów ludzi głosowało na Donalda Trumpa. Połowa wyborców amerykańskich. Ogromna rzesza ludzi. I przecież to są siłą rzeczy ludzie ze wszystkich grup społecznych, ze wszystkich grup majątkowych, ze wszystkich klas, jakie są w tamtym społeczeństwie. I pewnie ten podział przebiega mniej więcej na pół. Możemy się zastanawiać, że w tej grupie więcej mają republikanie, a w tej grupie więcej mają demokraci, ale to jeżeli są prawo wielkich izb, mówi, że połowa to połowa. No i teraz ta połowa zacznie się zastanawiać, czy rzeczywiście ja jestem trumpistą, tak? Czy ja włamałbym się, czy ja bym tutaj wrzeszczał, czy ja bym chodził, czy dałbym do się strzelać jakimś policjantom. No, no nie, prawda? To jest nieeleganckie. To jestem zdegustowany. Wobec tego na Trumpa głosować nie będzie. Na co czeka cała partia republikańska, bo przecież Donald Trump tym republikaninem stał się niedawno. Donald Trump pokonał wszystkich kandydatów
przychodząc spoza polityki. Nie Olku, ostatnie krótkie pytanie jeszcze. Czy nadchodzą mroczne czasy na Stany Zjednoczone, czy nadchodzą mroczne czasy na resztę świata wraz z tą zmianą? Na pewno nie będzie łatwo. No, najtrudniej będzie w samej Ameryce, bo połowa osób nie głosowała za tą radykalną, lewacką zmianą, do jakiej teraz na pewno będą ta skrajna część demokratów będzie parła. Ale to nie wiemy. Musimy się temu przyglądać. No, jeżeli chodzi o polskie interesy, to musimy się interesować polskimi interesami i broń Boże nie poświęcać polskich interesów dla jakiegokolwiek, jakiejkolwiek postaci życia politycznego w jakimkolwiek kraju. No, zobaczymy, co przyniosą następne miesiące. Tak się 1 stycznia wszyscy sobie składali życzenia. Oby nadchodzący rok nie był gorszy od tego, który mija, i miejmy nadzieję, że rzeczywiście nie będzie gorszy. Bardzo Ci, Olku, dziękuję za wypowiedź. Oczywiście namawiam Państwa do tego, żeby spojrzeć od czasu do czasu na Poland Daily, gdzie Olek kieruje tą częścią Republiki. Bardzo ciekawy zespół, anglojęzyczna redakcja. Naprawdę myślę, że robimy ciekawe rzeczy i warto poszlifować też swoje rozumienie angielskiego. Jeszcze raz Ci, Olku, dziękuję. A Państwa zapraszam. Temat będzie kontynuowany w następnej części Wolnych Głosów. Wolne Głosy Zagranica, którego to programu gospodarzem jest Michał Trześniewski. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię Państwu do zobaczenia.